musimy proces naprawczy Puszczy Białowieskiej. Komisja by nas pozwała o to, że zniszczyliśmy siedliska przyrodnicze proces za 2-3 lata i pewnie te ruchy liberalne lewicowe również by to podnosiły, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że zginęły siedliska i gatunki niezwykle ważne z punktu widzenia europejskiej. Te gatunki w tej chwili są rzeczywiście zagrożone, dlatego na 2/3 powierzchni lasów zagospodarowanych, wchodzących w skład Natury 2000, rozpoczynamy działania ochronne. Działania ochronne polegające na tym, że musimy wyeliminować, czyli zahamować proces rozpadu drzewostanów spowodowany przez korniki i rozpocząć proces regeneracji tych układów, po to, żeby wróciły te siedliska, jak również miejsce bytowania tych gatunków, które są niezwykle ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, które w Polsce jeszcze występują, a notabene na terenie większości państw tzw. Starej Piętnastki już dawno zginęły. I tak samo te gatunki zaczynają ginąć na obszarze lasów zagospodarowanych Puszczy Białowieskiej, to żeśmy udowodnili i teraz zostawiliśmy rzeczywiście te 17 tysięcy hektarów po to, żeby obserwować, w jaki sposób indolencja powoduje zmiany negatywne w układach środowiskowych, w jaki sposób indolencja powoduje to, że giną siedliska. Równocześnie żeśmy zwrócili się z apelem do państw Starej Piętnastki, aby podobny eksperyment uruchomić u siebie, po to, żeby odtworzyć to, co zostało tam zniszczone, bo rzeczywiście całe połacie Starej Piętnastki są potwornie zniszczone pod względem stanu środowiska przyrodniczego, zginęły gatunki, siedliska dla gatunków i my proponujemy, że pomożemy, żeby założyć taki sam eksperyment, żeby również w poszczególnych państwach Starej Piętnastki zostawić te 17 tysięcy hektarów, żeby ich nie ruszać całkowicie, a to są również lasy stworzone ręką człowieka, podobnie jak na terenie Puszczy Białowieskiej, a te pozostałą część, podobną jak w Białowieży, czyli 34 tysięcy hektarów, poddać procesom renaturalizacji, regeneracji po to, żeby można było tam odtworzyć gatunki, które zostały zniszczone, a jednym z tych gatunków jest żubr. Bo przecież Polska ochroniła ten gatunek, odtworzyła ten gatunek, a ten gatunek występował kiedyś w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi, mamy na to pieniądze, aby dać te osobniki młodych żubrów, które się u nas rodzą, po około 150 sztuk każdego roku i my te żubry chcemy rozprzestrzenić po całej Europie, ale po to trzeba zregenerować również siedliska. A więc proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, Polska broni prawa Unii Europejskiej i Polska chce być liderem w zakresie regeneracji układów przyrodniczych. Chcemy pokazać, jak to się robi w całej Europie i chcemy jej również w tym pomóc. Dość obrażania Polski, dość indolencji, rozpoczynamy już merytoryczną pracę. Pracę zgodnie z nauką, która się nazywa ekologia. A ekologia to nauka, która wymaga głębokiej wiedzy przyrodniczej, głębokiej wiedzy historycznej, która również posługuje się logiką, czyli matematyką. Tu się wszystko mierzy, wszystko można dokładnie przewidzieć i to chcemy pokazać zachodniej Europie. Zachodnia Europa musi zacząć bronić, odtwarzać siedliska przyrodnicze i tu Białowieża jest stymulatorem tego. Chcemy, aby ta Białowieża była wzorem dla całego świata, w jaki sposób można odtwarzać i odtworzyć to, co było kiedyś w przeszłości. To jest ta filozofia, nasza polska chrześcijańska filozofia. Czyńcie sobie ziemię poddaną, użytkuj te zasoby przyrodnicze po to, żeby służyły człowiekowi i żeby nie ulegały deprecjacji, pogorszeniu. I to jest typowy przykład tego, co było w Białoruszy w roku 2004. A druga rzecz, ta druga filozofia, człowiek największym wrogiem zasobów przyrodniczych, a najwyższą formą ochrony, nie wycinać drzew i nie zabijać zwierząt. Ja rozumiem, że tamta filozofia spowodowana jest tym, że zniszczono tam prawie wszystko i w związku z tym no, ta filozofia ma dobre pole do rozwoju. Panie ministrze, jeżeli mogę jeszcze na minutę zatrzymać pana. Co jakiś czas opozycja próbuje odwołać któregoś z ministrów, tak też było chociażby w przypadku pana. Teraz PSL wystąpił z wnioskiem o odwołanie szefa rolnictwa, pana Krzysztofa Jurgiela. Co pan o tym sądzi? No ja uważam, że to jest sprawa opozycji, a opozycja na pewno atakuje tych, którzy są niezgodni z tą filozofią, którą opozycja prezentuje. Minister Jurgiel jest jednym z lepszych ministrów, ma niezwykle ciężki resort, walczy na różnych polach, szczerze mu współczuję, to naprawdę jest atak, jest po raz kolejny na ministra rolnictwa.
Zresztą proszę zauważyć, podobny atak jest na ministra Macierewicza, który też robi duże zmiany. Atak na ministra Błaszczaka, prawda, który też proponuje i działa, robi pewne reformy. No i również wydaje mi się, że nie podoba mi się moja osoba, która stara się działać na bazie prawdy, na bazie danych, zgodnie z wiedzą, zgodnie z tym, co jest naszą wielką jak gdyby chlubą, wielką również i szansą. Polska jest najlepszym przykładem tego, w jaki sposób można użytkować zasoby przyrodnicze, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi i żeby te zasoby również były chronione. I to dzięki czemu? Dzięki temu, że mamy polski model leśnictwa ukształtowany przez ponad 100 lat, gdzie te rzesze leśników świetnie wykształconych gospodarzą tymi zasobami leśnymi. Tutaj mamy polskie rolnictwo, to szczególnie to ekstensywne rolnictwo, niezwykle zasłużone również i dla przetrwania Polski, przez ta prywatna własność rolna. Tutaj właśnie na terenie Polski, ta drobna prywatna własność rolna, to ekstensywne rolnictwo, ta Polska, Małopolska taka, powiedzmy typowo, to przecież to jest tętniące bioróżnorodnością obszary rolne, niezniszczone gleby o ogromnym potencjale, które mogą produkować żywność o najwyższej jakości. Tu mamy również polski model łowiectwa, który współdziała i kontroluje występowanie zwierząt tych łownych. Proszę zauważyć, rzesze 130 tysięcy myśliwych za darmo kontroluje dynamikę liczebności populacji i to spowodowało, że ta bioróżnorodność jest niezwykła. No i oczywiście ogromna zasługa polskiego kościoła, powiedzmy sobie szczerze, bo prywatna własność rolna przetrwała tylko i wyłącznie dzięki kościołowi, który bronił tego i pomagał tym rolnikom, rolnicy również i bronili kościoła. I te cztery elementy są niezwykle mocno w tej chwili zwalczane. Rolnictwo, leśnictwo, prawda, przez opozycję, łowiectwo, również do kościoła mają również te ruchy lewacko-liberalne duże zastrzeżenia. A więc jesteśmy w ogniu walki, musimy to wygrać, a życzę ministrowi Jurgielowi, zresztą zaraz będzie dzisiaj głosowanie, żeby nadal trwał, a to jest naprawdę dobry minister. Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Naszym gościem jest pan poseł Robert Telus, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie pośle, PSL wystąpił z wnioskiem do Sejmu o odwołanie szefa resortu rolnictwa i rozwoju wsi, pana Krzysztofa Jurgiela. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Krzysztof Jurgiel to najsłabszy minister, że skandaliczne są ustawa o sprzedaży ziemi, podwyżka wieku emerytalnego dla rolników. To te argumenty, z którymi przychodzą, by go odwołać do Sejmu. Tak. Drodzy Państwo, po pierwsze, to Polskie Stronnictwo Ludowe to jest ostatnia partia, która ma prawo moralne do tego, żeby składać taki wniosek. Oczywiście prawo opozycji pozwala i trzeba jasno powiedzieć, że na tym rzecz polega demokracja, że każda partia opozycyjna może, ale prawo moralne ma kieruje się swoimi właśnie zasadami i tutaj oni jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie powinni, bo to wszystko nawet w tym uzasadnieniu, co zarzucają, są sprawy, które dotyczą tych czasów, kiedy oni rządzili. Oni rządzą, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za rolnictwo w Polsce, prawie 20 lat. Polskie Stronnictwo Ludowe. No i trzeba jeszcze raz to powiedzieć o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe zbudowane jest na ZSL-u, na partii, która współpracowała z PZPR-em. Także jeżeli chodzi o moralne prawo, to mają tą ostatnią partią w Sejmie, które
powinno, mogło, może taki wniosek składać. A te argumenty, bo jeszcze można by tam dołożyć zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, kwestie sadowników w powszym rozkładzie. Ja zaraz powiem, ojcze. Przede wszystkim chyba cały obraz przedstawiony dzisiaj był na komisji poseł Maliszewski, który przedstawiał ten wniosek, powiedział, jest kilka uwag i kilka argumentów, które by było. I to powiedział tak miękko, że wie o tym, że te argumenty, które są wypisane, są naprawdę argumentami słabymi. No pierwsza rzecz, paraliż agencji płatniczych. Po raz pierwszy, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, wypłacono 70% zaliczek. Także 70% pieniędzy trafiło do rolnika w roku poprzednim. To i wiadomo, że następne były wypłacone w czasie ustawowym. Nie było żadnych zadarzeń. To jest argument, nietrafiony. Następna rzecz, podwyżka wieku emerytalnego. Drogi ojcze, drodzy państwo, to przecież Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za tym, żeby kobietom rolniczkom podnieść wiek o 12 lat, a mężczyznom rolnikom o 7 lat. No jak oni teraz mają prawo moralne zarzucać to obecnemu ministrowi, który obniżył ten wiek emerytalny i ten wiek emerytalny jest niższy. Ustawa o sprzedaży ziemi. No tutaj, panie redaktorze, wcale się nie dziwię, że Polskie Stronnictwo Ludowe się mocno denerwuje, że wprowadzono została, że minister Jurgiel, że ten rząd... Czarna maska! Czarna maska! Naprawdę wiemy o tym wszyscy, że najwięcej na tym zyskiwali politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego na sprzedaży tej ziemi, na dzierżawie tej ziemi. I ja, jeżeli będzie potrzeba, to naprawdę to wyjaśnię, dlaczego powiedziałem, że prominentni politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego na tym korzystali. I wiadomo, że ich to denerwuje. Także tutaj to jest też sprawa jasna. Następny ASF. No, ASF przecież rozpoczął się w lutym 2014 roku, gdy rządził jeszcze PSL i Platforma Obywatelska. Także to jest dopiero teraz jest zwalczanie tej choroby. I tutaj znowu, drodzy państwo, ja do tego podchodzę bardzo wielką pokorą. Nie budujmy polityki, tej złej polityki, bo dobra polityka to jest coś bardzo wspólnego, ale nie budujmy tej złej polityki na tak wielkiej sprawie i dla nas niebezpiecznej, dla Polski niebezpiecznej, dla polskiego rolnika niebezpiecznej, jaki jest afrykański pomór świń. Ja do tego podchodzę z wielką pokorą i myślę, że minister Sawicki, który za jego czasu to się rozpoczęło, też podchodzi do tego z wielką pokorą. Embargo na rynki wschodnie. Embargo został wprowadzony w 2014 roku, a ten rząd przez te dwa lata uruchomił i podpisał umowy 30 nowych rynków rolnych, 30 państwach. Tego nie było do tej pory. Do tej pory było tak, że tak największym odbiorcą było jedno państwo. Myśmy byli uzależnieni od jednego państwa. Wprowadziło państwo embargo, mówiąc o wschodzie, o Rosji, wprowadziło embargo i myśmy byli odcięci od możliwości sprzedaży. Ten rząd i ten minister podpisał 30 takich umów z różnymi krajami. Dlatego, panie redaktorze, ojcze redaktorze, drodzy państwo, no wiemy, że te argumenty są tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić taką hucę polityczną, żeby zrobić wszystkie. A chociaż ja osobiście myślę sobie, że mimo tego, że wiadomo, że człowiek się denerwuje, że takie rzeczy są wprowadzone, taka hucę polityczna, to z drugiej strony minister Jurgiel ma okazję okazania z powrotem Polakom. Prorocy jakie działanie przez ten pana podjął i to pokaże dziś na zapowiadali. No to więc nic innego nie pozostało. To też okazja do tego, do wystąpień może przeciwko rządowi na mównicy sejmowej. Ale mam jeszcze jedno pytanie, bo za chwilę, jeżeli będzie głosowanie, okaże się, znajdzie się tyle głosów, by go odwołać. Ale minister rozwoju rolnictwa wsi Krzysztof Jurgiel zapowiedział plan zagospodarowania majątków po PGR-ach, jednak nie zajmie się tym państwo, tylko podobno sami rolnicy, bo to też bardzo zniszczona, powiemy, infrastruktura. Pytanie, ile tej ziemi tak naprawdę jest jeszcze w polskiej, tak, ile jej poszło, bo
do tej pory Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych sprawami się zajmowały. Teraz jak niejako zespoły powołane przez wojewodów mają przeprowadzić analizy, które były, były PGR-y, mogą znów zostać wykorzystane i w jakiś sposób. W zasobach państwowych jest około 1,5 miliona hektarów ziemi, to jest dużo mniej niż było do tej pory. W tej chwili właśnie trzeba robić wszystko, żeby tą ziemię zachować, bardziej ten rząd idzie w dziedzinę dzierżawy tej ziemi niż sprzedaży. Jeżeli my sprzedamy tę ziemię, to nie Ja sobie z tego zdaję sprawę, że nie wszystkie sprawy, a wy Rzymianie że są trudne, system zły, który wcale Bogu nie służył. No wiecie Państwo, jak otrzymali na przykład ci tutaj bliżej nas dekalog, drugie przykazanie, które było, nie będziesz czynił obrazu tego i nie będziesz kłaniał się temu, nie będziesz służył, gdyż ja Jahwe jestem Bogiem zazdrosnym, a wprowadzili bałwany, obrazy ze złota, ze srebra i kadzą, kadzą, kłaniają się temu, a do Boga tyłkiem. Także to jest coś okropnego. Ja i Izyda, wszystko to widzę z nieba. Izyda, która jestem matką Horusa, mojego synka, i trzymam go na rączkach, stanie się stoję w Muzeum Narodowym po lewej, poczekać, mam rozumieć, tak? Historia starożytnego Egiptu, po lewej i po prawej, idź, patrz. Gdyby się okazało, że wszystkie strony mam oglądaj, słuchaj, Izyda mamy sprawę do załatwienia, realizujemy ich kierowniczką kobiet, kierowniczką bab i matek boskich, Artemida Efeska, Diana Efeska, Teotokos, Matka Boska. To nie było pierwsze, to było powielone, to nie było wymyślone, to było powielone, a wymyślone przez pogan. Dlatego też słuchaj mnie jako tej szparki, jako tej sekretarki faraona, aż ze starożytnego Egiptu. Ja i Izyda, matka, mam ogromną wiedzę na temat dziecka Fundusz ma zasilać nowe opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr. Według krytykujących projekt polityków opozycji przełożyć to na podwyżkę ceny paliwa o 25 groszy na litrze. Czy tak będzie? Mamy zapewnienie, że tej podwyżki nie będzie, że tutaj zakłady tak poprowadzą politykę, że tej podwyżki paliwa nie będzie, a z drugiej strony jest to ustawa wprowadzona do Sejmu na prośbę samorządów. Samorządów tych, które dbają o polskie drogi, o te drogi samorządowe, o te drogi w sołectwach, o te drogi w małych gminach, bo małe gminy do tej pory były mocno w tej sprawie opuszczone. I tutaj chodzi o wyrównanie szans, chodzi o to, żeby te samorządy, biedniejsze samorządy, które nie było nawet stać na to, żeby te drogi odnawiać, bo stan dróg wiemy, jaki mamy w Polsce, stan dróg zapłakany, trzeba znaleźć takie rozwiązanie, takie pieniądze, żeby te drogi poprawić. I drodzy Państwo, to też jednak trzeba zwrócić na to uwagę. Platforma Obywatelska, jak rządziła, w tej chwili mocno krzyczy i tak dalej, cena paliwa dochodziła do 6 zł, w tej chwili jest 4 z groszami. Także tutaj no, jest dużo paliwo tańsze w tym momencie i trzeba tak je regulować, żeby nie pozwolić na to, żeby ceny paliw wzrosły, a żeby znaleźć pieniądze na to, żeby poprawić stan dróg. A szczególnie w tych samorządach biedniejszych, które potrzebują tej remontu tych dróg. No bo pytanie, czy te 20 groszy znajdzie się w tych już i tak bardzo skomplikowanych, można powiedzieć, połowę chyba paliwa, no to tak, różnego rodzaju podatki i należności. Ta ustawa prowadzi do tego, do stworzenia funduszu, które pieniądze będą szły, właśnie będą określone. Będą określone na drogi, bo do tej pory jest tak, że i tak jak pan ojciec redaktor powiedział, duża część, prawie połowa, 40% podatku w paliwie idzie na różne sprawy w państwie, przede wszystkim na emerytury.
My z tej opłaty akcyzowej przede wszystkim wypłacamy emerytury w Polsce, bo system emerytalny do tej pory był złym systemem. Trzeba ten system naprawić, trzeba znaleźć środki na to, żeby wypłacać emerytury. Ale ta w tej chwili opłata, która ma być wprowadzona, będzie opłatą dedykowaną, to znaczy ona będzie tworzyła fundusz, który będzie właśnie tylko i wyłącznie na remonty dróg. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże, Panie Dziękuję pośle. Bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był Pan poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Radio Conchita, Czarna Maska. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika i telewizji Trwam. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Panie redaktorze, wczoraj pierwszy raz obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. To święto jest poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych narodów. Jak pan ocenia charakter tego święta, bo gdzieś pan kolega redakcyjny Zenon Baranowski pisze, że szkoda, że nie było najważniejszych osób, zabrakło prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło, a najważniejsze słowa to prawda i pamięć. Te słowa szczególnie były akcentowane podczas tego uroczystego pierwszego dnia pamięci. No rzeczywiście brak prezydenta czy premiera, no taki zgrzyt można powiedzieć podczas tych obchodów, bo no innych zarzutów odnośnie tych uroczystości mieć nie można, bo rzeczywiście odbyły się w sposób bardzo godny, uroczysty, więc jest to, no ważne jest to, że pierwszy raz obchodziliśmy właśnie ten Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Wcześniej obchody zbrodni wołyńskiej oczywiście były organizowane z mniejszym czy większym udziałem władz państwowych, raczej mniejszym, ale nie miały charakteru tego oficjalnego dnia pamięci. 11 lipca to oczywiście data symboliczna, bo zbrodnia wołyńska trwała, rozciągnięta była w dłuższym okresie czasu. Natomiast niewątpliwie te uroczystości wczorajsze, one są znakiem powrotu do normalności, że Polacy pamiętają o tych ludziach, o swoich powratnicach, którzy byli mordowani na Wołyniu, na terenie Małopolski Wschodniej przez ukraińskich nacjonalistów, że to nie zostało z pamięci takiej powszechnej, historycznej wyrzucone, aczkolwiek rzeczywiście na pewno też wielu Polaków ma jeszcze małą wiedzę o zbrodni wołyńskiej i to trzeba pogłębiać i no, trzeba mieć nadzieję, wierzyć w to, że właśnie ten Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa przyczyni się właśnie do odbudowania tej zbiorowej pamięci Polaków o tych tragicznych wydarzeniach. W zasadzie można powiedzieć, że no, są to najtragiczniejsze wydarzenia w czasach wojny, bo Polacy byli metodycznie oczywiście mordowani przez Niemców, przez Sowietów, ale tutaj mieliśmy do czynienia no, z czymś nawet w czasie wojny no, niespotykanym, bo skala tej zbrodni czy metody, zwłaszcza jakimi mordowano Polaków, no, są trudne, że tak powiem, do znalezienia podobieństw nawet w czasie II wojny światowej ze strony innych państw czy armii, czy sił bezpieczeństwa. Można by to porównać w zasadzie no, z zbrodniami nazistowskimi, niemieckimi i rosyjskimi, no, ale tamtych zbrodni dokonywali
ludzie, którzy, czy państwa, które były naszymi wrogami, toczyły z nami wojnę, natomiast tutaj myśmy z Ukrainą, z Ukraińcami wojny nie toczyli, więc tym bardziej ta zbrodnia jest, można powiedzieć, tak z racjonalnego punktu widzenia dla Polaków trudna do zrozumienia. Ale powtarzam, najważniejsze, że tak, święto zostało uchwalone. Pod przykrywką wojny można było do takich zbrodni. No właśnie, tak, oczywiście, bo to wiadomo, że to się działo za niemieckim przyzwoleniem, bo wtedy te tereny były jeszcze pod okupacją niemiecką i Niemcy oczywiście przyglądali się temu biernie, no bo dla nich to też był, prawda, interes taki nawet polityczny, żeby umożliwić Ukraińcom mordowanie Polaków, bo wtedy wiadomo, że sieje się też to ziarno nieufności czy nienawiści. I konsekwencje oczywiście tego były dalekosiężne, natomiast to też, ta zbrodnia też wiązała Ukraińców bardziej właśnie z Niemcami. Niemcy liczyli, że Ukraińcy, którzy można powiedzieć razem z nimi mordowali Polaków, a tutaj to była ich akcja, ale powiedzmy włączyli się w tę akcję mordowania Polaków przez Niemców, no to właśnie stali się wspólnikami w zbrodni i byli bardziej związani z Niemcami w obliczu nadciągającej Armii Czerwonej, która chodziła już na ziemię zagarniętą wcześniej przez Niemców, więc można powiedzieć, że taki Niemcy mieli interes polityczny, wojskowy, a Polacy stali się po prostu ofiarami. Zbrodnia była dokonana przez Ukraińców przy biernych poczynaniach wojsk niemieckich, które były gospodarzem tego terenu i z prawnego punktu widzenia, można powiedzieć, jeżeli stosujemy prawo międzynarodowe, to trzeba też mieć świadomość, że ta zbrodnia o tyle obciąża Niemców, że oni jako okupanci polskiej ziemi, polskich terenów, brali odpowiedzialność za to, co się dzieje na terenie okupowanym. Tak jest, tak stanowi prawo międzynarodowe, że jeżeli jakiś kraj okupuje inny, to też bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje z obywatelami, z cywilami tego kraju okupowanego. I dlatego Niemcy tutaj nie można oczywiście ani pomniejszać zbrodni ukraińskich, ani relatywizować, ale też trzeba mieć świadomość, że współodpowiedzialnymi za to, co się stało, są Niemcy, bo oni na tę zbrodnię zezwolili, w końcu przecież oni uzbroili SS-Galicjen i patrzyli przez palce na to, co robiła ONUPA z Polakami, czy szerzej obywatelami II RP, bo przecież z rąk ukraińskich nacjonalistów ginęli i Ukraińcy, którzy pomagali Polakom, i Żydzi, i Ormianie, i ludzie innych narodowości, którzy na tych terenach wtedy Kresów mieszkali. Panie redaktorze, no bo z naszej strony jakby sprawa bardzo długo trwała, ale jest wyświetlona, wyjaśniona i mamy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. To było ludobójstwo. Ukraińscy nacjonaliści okrutnie mordowali Polaków tylko za to, że właśnie byli Polakami. I teraz ta współczesna polityka też w jakiś sposób jest warunkowana tym, co stało się w historii. No bo na przykład Ukraina blokuje, wstrzymała polskie ekshumacje mimo starań polskich służb i dyplomatycznych, i IPN-u. Nadal obowiązuje to embargo. Polscy negocjatorzy oczekują jakiejś interwencji na wyższym poziomie, tak, najwyższych władz państwowych. Czy pan myśli, że to jest możliwe i co więcej, czy Ukraina na to pójdzie? Interwencja jest oczywiście potrzebna, natomiast no jestem sceptyczny, żeby ta interwencja coś dała, dlatego że część naszej klasy politycznej, i to zarówno obozu rządzącego, jak i opozycji, no weszła w taką pewną pętlę, pewną pułapkę, z której nie potrafi się wydostać. To znaczy sprawy polsko-ukraińskie, zbrodni wołyńskiej stały się zakładnikiem bieżącej polityki. To znaczy daliśmy sobie wmówić, mówię tu o politykach, o części polityków, że jakiekolwiek upominanie się właśnie o prawdę o zbrodni, jakiekolwiek upominanie się o to, żebyśmy mogli poszukiwać szczątków tych ofiar, robić ekshumacje, stawiać krzyże, groby, pomniki, to zaraz będzie odczytywane jako współpraca z Rosją przeciwko Ukrainie, która walczy z Rosją i która no, chce się od tego kleszczu rosyjskiego oswobodzić, chce być częścią Zachodu, tak. Czyli uderzamy jakoś w interes geopolityczny i ukraiński swojej. Taką pułapkę daliśmy się wpędzić, bo nie pomyślała, te sprawy ze sobą o tyle nie mają powiązania, że to są sprawy historyczne i to powinny się toczyć swoim trybem. Przecież Polacy nie uzależniają swoich relacji gospodarczych z Ukrainą, od politycznych obecnych.
zawsze widziałam o tym, że jest na przykład teokracja, nie? Że wszyscy wierzą w Boga. A teraz to nawet pojawiło się coś takiego jak Ateni. To ja wszystko też przepowiedziałam w pismach, że zakon zmienią i proroków zmienią. Klechy wywróciły drugie przykazanie z Biblii, tylko nam nie o to chodzi, oni gloryfikują, można powiedzieć, działanie Boga. Także proszę Państwa, to są takie machlojki, grzebanie w przykazaniach Bożych, w dekalogu, to są przestępstwa, nie to, że to jest jakieś takie niezmaczne, to jest po prostu przestępstwo. Także oni doprowadzili do tego, że usunęli drugie przykazanie, które mówiło, nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja Jahwe, Bóg mój, jestem Bogiem zazdrosnym, to rzeczywiście ludzie wprowadzili obrazy ze złota i ze srebra i tak dalej. Psalm 115 mówi, że mają nogi, ale nie chodzą, mają oczy, a nie widzą, usta, a nie mówią, ręce, a nie dotykają. Ludzi, bałwany, bałwany. Niech im podobni znaczy, będą twórcy i wszyscy, którzy im ufają. Także pięknie ten psalm 115, zresztą w bardzo wielu miejscach, bo my Księga Czwarta Mojżeszowa przypominała Żydom, Izraelitom, pamiętajcie, abyście nie wykonali mężczyzny czy kobiety, żeby kłaniać się im, żebyście nie uczynili wizerunku w postaci kształtem mężczyzny przypominający czy kobiety. Także proszę Państwa, proszę czytać moje proroctwa, są on the roll, na skórze, na welinie. Bawą może być tylko do skóry wykorzystany, bo to przecież Bóg dał człowiekowi taką możliwość jasne kierowania, sterowania rzeczą, dziejami. Człowiek nie miał się znęcać nad zwierzętami, ale jak to potrzebny był ten welin czy skóry, no to przecież na tym są spisane proroctwa, których ja Izyda, ze starożytnego Egiptu i wcześniej, mówię, ja protoklastka świętych panienek, Maryi, Matki Boskiej, Teotokos, z 531 roku naszej ery, bo to sobie wierzycie, wcale wcześniej tego nie było, albo Diana Efeska, Artemida Efeska, kobiety, Semiramida Babilońska nawet, straszne rzeczy, żeby ludzie zamiast Jahwe, Bogu, który jest duchem, który nie życzy sobie bałwochwalstwa, oddawali cześć kobiecie. Dzisiaj w Radiu Maria też śpiewają kółko o jakiejś kobiecie. Ja przepraszam bardzo, czy oni w ogóle w Boga wierzą? Ta polityka gloryfikowania UPA w mniejszym lub większym stopniu, ona cały czas była obecna. Jest obecna na Ukrainie i to, można powiedzieć, stało się taką ukraińską racją stanu, a my no, bierzemy za dobrą monetę czasami, czy zbyt często może te właśnie słowa Ukraińców, że czy też takie pewne sugestie, że no nie naciskajcie w sprawie Wołynia, bo to nam zaszkodzi w budowaniu relacji z Europą i w odcinaniu się od Rosji. Panie redaktorze, teraz poniedziałek, kolejna miała miejsce miesięcznica, modlitwa, tutaj Marsz Pamięci z katedry pod Pałac Prezydencki, no bez jakichś poważniejszych prowokacji. Obywatele RP to taka bardziej radykalna odmiana pewnie kodu. No, nie udało im się pewnie to, też bardziej znamienici Polacy, czy politycy, nawet były prezydent Lech Wałęsa chyba chciał jakoś obok Frasyniuka pójść, no ale znalazł się w szpitalu, ale to jedna sprawa. No, ale druga, do tego nawiązując, chciałem zapytać, bo pojawiają się kolejne sygnały dotyczące szczątek osób w kolejnych ekshumowanych trumnach, ekshumowanych ciałach, teraz szczątki kilku osób w trumnie admirała Andrzeja Karwety. Podobno w niektórych trumnach pozostałych ofiar Rosjanie świadomie przemieszali szczątki mężczyzn i kobiet. Jak na to patrzeć, bo w trumnie właśnie Andrzeja Karwety znaleziono liczne części ciał innych członków delegacji. To jest kolejna tragiczna odsłona niestety tego,
zbieramy po prostu owoce tych zaniechań sprzed 7 lat, bo gdyby wtedy przeprowadzono normalne badania genetyczne, nie byłoby tego problemu. Ja nie przyjmuję w ogóle tłumaczenia polityków, byłych polityków tamtego obozu rządzącego, że rodziny naciskały na szybkie pogrzeby. Gdyby rodzinom powiedzieć, że właśnie mogą być takie problemy, że mogą dojść do zamiany ciał, czy do pomieszania szczątków, to myślę, że no, każdy rozsądny wolałby poczekać z pogrzebem nawet miesiąc czy dwa swojego bliskiego, ale mieć pewność. Ale prawda, są przecież chyba przewidziane jakieś procedury w takich czy innych zdarzeniach. No właśnie, tak? Właśnie tu mieliśmy do czynienia. I to nie jest kwestia, że naciskam na kogoś. Właśnie, tym bardziej, że państwo ma obowiązek wręcz. To nie jest tylko szacunek dla ludzkiego ciała, nie wynika tylko, byśmy powiedzieli, z wiary katolickiej. Kościół nam nakazuje, szanowanie ludzkich szczątków, ale to wynika po prostu z polskiego prawa. Są przypadki, oczywiście nikt tego głośno nie mówił, bo to były jednostkowe przypadki, że ktoś zginął za granicą w jakimś wypadku, na przykład samochodowym, czy został spalony, chociażby jak ostatni przypadek tego kierowcy, prawda, w Podkale. I robi się normalne badania, niby wiemy, kto, prawda, zginął w tym przypadku, był w samochodzie, ale trzeba potwierdzić, robi się badania porównawcze, genetyczne, prawda, że mamy 100% pewność, że ta osoba, która tak tragicznie zginęła, że nie da się po prostu stwierdzić naocznie, kto to jest, trzeba robić badania genetyczne, te badania się robi, więc nie robi z tego żadnego problemu i rodzina czeka po prostu spokojnie na decyzję prokuratora o wydaniu ciała, bo prokurator ma prawo jako osoba, jako gospodarz śledztwa wstrzymać pogrzeb, jeżeli jest podejrzenie morderstwa, jeśli jakiś wypadek, że trzeba zbudować ciało, to prokuratura jest tutaj gospodarzem. Nawet gdyby rodziny się upierały, to prokurator jest od tego zachowierzyka polskiego podatnika i za to został powołany do prokuratora, żeby wydać ciało dopiero, kiedy jest pewność, że wszystkie czynności zostały procesowe wykonane, a w tym przypadku nie zostały wykonane. I gdy jest pewność, że chowamy tę osobę, która rzeczywiście ma być tą osobą w tej trumnie. Tutaj okazuje się, że tego nie poczyniono. Prokuratorzy tych obowiązków swoich nie dopełnili. Pytanie, którzy teraz powinno sobie prokurator odpowiedzieć, prawda, i pociągnąć się do odpowiedzialności, na jakimś szczeblu zapadały decyzje, bo to nie była przecież normalna, ci ludzie nie umarli w szpitalu czy w swoim domu, prawda, tylko w katastrofie, tragicznej katastrofie samolotowej, gdzie wiadomo, że rzeczywiście stan szczątków jest często bardzo zły, że trzeba robić te badania, żeby stwierdzić. A to, co teraz się dowiadujemy, no to rzeczywiście jest to działanie z premedytacją, bo jeżeli nawet byśmy przyjęli, że nie było możliwości zbadania, chociaż jeżeli mamy, prawda, kości, ludzkie fragmenty ciała, no to łatwo zbadać genetycznie, do kogo należą, ale gdyby nawet założyć, że nie, no to widać, że po prostu przypadkowo, co można powiedzieć, wpadło w ręce rosyjskim lekarzom, to po prostu patomorforgom, to po prostu wkładali to do trumien, gdzie tam pierwsza trumna była pod ręką, prawda, wkładano szczątki do drugiej trumny, ileś tam szczątków, znowu jakaś partia, do trzeciej tyle i to było po prostu takie metodyczne działanie, kompletnie, myślę też, że raczej niezgodne z rosyjskim prawem, bo myślę, że tam też przynajmniej w ustawach zapisano, jak należy w tych sytuacjach postępować, a z polskim prawem kompletnie było to niezgodne. I pokazuję jeszcze kolejny raz, że po pierwsze w 2010 roku zaniedbało państwo te czynności. Po drugie, że te ekshumacje, które zarządziła prokurator w tamtym roku, są niezbędne, bo myślę, że no, teraz oczywiście jest tragedia rodziny pana admirała, bo no, dowiadują się, prawda, jak potraktowany został im bliski, no ale myślę, że po zakończeniu tych badań, po przeprowadzeniu badań, po oddzieleniu innych szczątków od szczątków pana Karwety, no będą mogli bliscy w końcu mieć pewność, że w tym grobie, w którym był przygotowany, że spoczywa rzeczywiście ich bliski, że przychodzą do niego na ten grób pomodlić się, zapalić znicze i wiedzą, że rzeczywiście jest pan admirał tam pochowany, a no trudno w ogóle znaleźć słowa, żeby po prostu no, wyrazić oburzenie dla takiej sytuacji, bo ona nie powinna mieć miejsca. Mamy XXI wiek, badania genetyczne są bardzo mocno rozpowszechnione, jest w Polsce wiele ośrodków, które robią takie badania, przecież mamy teraz badania ofiar, które są wydobywane przez IPN, prawda, po kilkudziesięciu latach. I udaje się zidentyfikować, do kogo te kości należały,
dzięki badaniom genetycznym, a tu mieliśmy, można powiedzieć, bez większych problemów dostęp do materiału genetycznego porównawczego, przecież krewni tych osób, które zginęły, żyją, dzieci, czy rodzice, czy rodzeństwo, więc nie było żadnego kłopotu, a tego państwo polskie nie zrobiło. Teraz to nadrabiamy, niestety, no, łączy się to z ogromną i kolejny raz kompromitacją państwa polskiego, niestety. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję również. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika i telewizji Trwam. Dziękuję państwu za uwagę. 4 minuty po 14. Słuchają państwo Radia Maria. Przed nami wiadomości, które przedstawią Anna Wusek i Piotr Brzezina. W Sejmie trwa burzliwa debata nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Propozycje autorstwa posłów PiS-u zakładają dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych. Pieniądze na ten cel fundusz ma uzyskać z nowej opłaty paliwowej w wysokości około 20 groszy za litr. Projekt budzi spore kontrowersje i jest krytykowany przez partie opozycyjne. Poseł Paweł Kukiz w swoim wystąpieniu zwraca uwagę, że pieniądze na budowę dróg należy szukać na przykład w ograniczaniu biurokracji, a nie kieszeniach Polaków. Już dzisiaj ponad 50% ceny paliwa stanowią podatki. Po tym programie waszym Benzyna Plus ich udział wynosić będzie ponad 60%. Kiedy Tusk podnosił Polakom VAT, to jednym cięciem, jedną ustawą wyjął im z kieszeni 5 miliardów złotych. Wy w tej chwili dokładnie od obywateli wyjmiecie tyle samo, oczywiście plus VAT. Kukiz 15 wnioskuje o odrzucenie projektu Benzyna Plus w pierwszym czytaniu, o odrzucenie na śmietnik. Z kolei poseł wnioskodawca Zbigniew Dolata z PiS-u przekonywał, że wprowadzenie opłat jest konieczne, aby poprawić stan techniczny samorządowych tras, a tym samym bezpieczeństwo podróżujących nim osób. Zaznaczył, że nowa ustawa pozwoli na wybudowanie i remont 6 tysięcy dróg rocznie i nie musi oznaczać podwyżki cen paliwa. Ja mogę tutaj przytoczyć najnowszy komunikat PKN Orlen. Dynamika zmian cen paliw na stacjach jest przede wszystkim pochodną czynników makroekonomicznych. Wprowadzenie opłaty paliwowej nie musi oznaczać wzrostu cen paliw dla klientów stacji. Inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, której kondycja ma wpływ zarówno na krajowy rynek paliwowy, jak i w szerokiej perspektywie na rozwój gospodarczy kraju, oceniamy pozytywnie. Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości około 4 do 5 miliardów złotych rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy. Propozycja obciążenia kosztami kontrmanifestantów jest interesująca, ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Minister oświadczył, że rozmawiał w prezydium klubu PiS-u, by zmienić prawo o zgromadzeniach, obciążając kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie zgromadzeń. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił dziś, że od pewnego czasu część opozycji oraz stowarzyszenia postanowiły przeszkadzać i blokować miesięcznicę i w związku z tym potrzebne jest utrzymanie porządku. Zaznaczył też, że pojawiły się informacje, iż niektórzy posłowie Platformy Obywatelskiej chcą, aby pokazać koszty. No właśnie, więc kto powinien te koszty pokryć? Bo to jest taka sytuacja, w której ktoś namawia do rzucenia kamieniem w szybę i później dowiadywanie się, jak droga jest wymiana szyby. Więc chyba ten, kto rzucał kamieniem i wybił szybę, powinien zwracać za koszty wymiany tej szyby. To jest bardzo ciekawa, interesująca propozycja pana ministra Błaszczaka, tak żeby właśnie te środowiska również polityczne, odpowiadały również i finansowo za konieczność wykorzystywania i sił porządkowych. Lider PO Grzegorz Schetyna ocenia, że słowa ministra Mariusza Błaszczaka to straszenie protestujących. Zdaniem Nowoczesnej to autorzy prawa o zgromadzeniach powinni ponosić dodatkowe koszty ochrony miesięcznic. Dziś mija 72. rocznica obławy augustowskiej, największej niewyjaśnionej dotąd zbrodni na Polakach po II wojnie światowej.
12 lipca 1945 roku jednostki sowieckie, w tym NKWD oraz SMIERZ, rozpoczęły w suwalskich lasach akcję likwidowania polskiego podziemia niepodległościowego. Wspomagali ich funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i lokalni konfidenci. W wyniku obławy zginęło ponad około 600 osób z powiatów augustowskiego, suwalskiego i sokulskiego. Szukano ludzi sprzeciwiających się tak zwanej władzy ludowej, szukano żołnierzy Armii Krajowej. Zatrzymano kilka tysięcy osób, niektórzy mówią, że nawet około 7 tysięcy, których umieszczono w różnych obozach tak zwanych filtracyjnych i tam ich przesłuchiwano, torturowano. Część tych ludzi wypuszczono, natomiast najbardziej dziwne jest to, że 600 osób wywieziono w nieznanym kierunku. Ślad po nich zaginął, do dziś nie wiemy, co się z nimi stało. No, można przyjąć prawie z pewnością, że zostali zamordowani. Mówił profesor Wojciech Polak. Groby ofiar nie zostały odnalezione do dziś. Przypuszcza się, że znajdują się nieopodal Grodna, w tak zwanych fortach lub w Puszczy Romińskiej po stronie rosyjskiej. Ostatnio pojawiła się jednak nadzieja na wyjaśnienie zbrodni. Pomóc mają w tym odnalezione w ubiegłym roku sowieckie dokumenty na ten temat. Obecnie trwa ich tłumaczenie. Polacy coraz częściej wyjeżdżają na operację Zaćmy do Czech. Decyduje się na to aż 92% chorych, którzy chcą się z niej leczyć za granicą. Przyczyną jest długi czas oczekiwania w Polsce na operację, średnio prawie 2 lata. Pacjenci korzystają zatem z dyrektywy unijnej, która od 2014 roku zezwala na jednodniowy pobyt w szpitalu za granicą. Wówczas nie jest wymagana zgoda dyrektora oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie w innym państwie. Za operację chory płaci sam, a w Polsce otrzymuje zwrot kosztów do wysokości wyceny wynoszącej obecnie 1900 zł. Dodatkowo bariera językowa jest stosunkowo niewielka, a w czeskich szpitalach często pracuje polski personel. Poseł Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnia, że należy poprawić funkcjonowanie polskich placówek. Konkurencyjność polegającą przede wszystkim na jakości procedur, które są wykonywane, jakości soczewek, które są szczepiane i to bez tych pomysłów, które przez pewien czas przez ministra Łandę były lansowane, polegające na możliwości dopłaty przez polskich pacjentów. W Polsce nie ma zgody społecznej na dopłaty do procedur medycznych, stąd też trzeba szukać innego rodzaju rozwiązań. Ja z pewnością na ten temat będę rozmawiał w resorcie, czy też w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zresztą niejednokrotnie już na ten temat rozmawialiśmy. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia wskazuje, że proponowane do tej pory rozwiązania nie były satysfakcjonujące. Jego zdaniem problem należy rozwiązać w ramach samego NFZ. Tylko za 2016 rok fundusz zwrócił o 75% więcej pieniędzy za operację niż w roku poprzednim. Łączna kwota wyniosła ponad 17,5 miliona złotych. To były wiadomości w Radiu Maryja. Już prawie 12 minut po 14. Drodzy Państwo, za chwilę modlitwa liturgią godzin. Zapraszam kogoś z radiosłuchaczy. A wieczorem o godzinie 18.15 w telewizji Trwam w ramach rozmów niedokończonych będą w studiu nasi współbracia, redemptoryści, ojciec Waldemar Wielądek, pracujący w Chicago, kiedyś na misjach w Boliwii, i ojciec dr Józef Smyksy, wykładowca na Uniwersytecie w Cochabambie, rektor Wydziału Teologicznego i dziś misyjna posługa redemptorystów w świecie. Spotkamy się z nimi oczywiście na antenie Radia Maria o 21.30. Witamy serdecznie. Kto z nami będzie się modlił? Szczęść Boże, Leszek Nowosiąg. Szczęść Boże, Panie Leszku. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ko ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Halleluja. W hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem. Myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny.
serca bez skazy niech sławią godziny tym tajemnicem. Piotrem objawił świątyni przez cuda w imię Jezusa. Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała podzielnika i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, kieruję moje stopy do Twoich napomnień. Pan jest moim działem. Przyrzekłem zachować słowa Twoje. Zabiegam z całego serca przychylność Twojego oblicza. Zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, kieruję moje stopy do Twoich napomnień. Spieszyłem bez wyciągania, by przestrzegać Twoich przykazań. Oplotły mnie więzy grzeszników. Nie zapomniałem o Twoim prawie. Staję o północy, aby wielbić Ciebie za słuszne Twoje wyroki. Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, którzy strzegą Twoich postanowień. Ziemia, o Panie, pełna jest Twojej łaski, naucz mnie Twoich usta. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Kiedy rozmyślę nad swoimi drogami, kieruję moje stopy do Twoich napomnień. Przenika mnie lęk i drżenie. Zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie. Boże, usłysz modlitwę moją i nie odwracaj się od mojej prośby. Zwróć się do mnie i wysłuchaj. Zamoczył się w ucisku, jęcze słyszą głos wroga i okrzyk krzyżnika. Bo wyrządzają mi krzywdę i napastują mnie w gniewie. Drżywa mnie serce i śmiertelny lęk nie ogarnia. Przenika mnie lęk i drżenie i przerażenie mną włada. I mówił, gdybym ja go miał skrzydła, uleciałbym i spoczął. Uciekłbym daleko. Zamieszkał na pustyni. 1498. 1498. 8234. 8234. No, masz fakturę. Osiemset sześćdziesiąt jeden. Tak. Dobra, chodź tu długo. Dobra, ten. 13. Dobra. Gdzie masz ten? Już jadla ja. Już ja to jadla. Dobra, tu jest już czarnym.
34 faktura. Dwa tysiące siedemnaście, zero siedem, 12. Dobra, 12. Ile? 800 co? Dużo. To właśnie mam tyle te pieniędzy. 861. 861.